Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dawno nie było żadnego przeglądu moda, dlatego stwierdziłam, że koniecznie trzeba to nadrobić, zwłaszcza, że wiem, że lubicie oglądać i pokazać wam coś fajnego. I jak znalazłam ten, to mówię, nie, ja wam go muszę pokazać, bo to jest moje takie, można powiedzieć, niespełnione marzenie z dzieciństwa, a mianowicie, jak już widzicie po tytule, jest to konkurs piękności dla małych dzieci. Jak byłam właśnie dzieciakiem, to bardzo dużo oglądam takich typu rzeczy, wiecie, jak to w Ameryce wygląda i tak dalej. Mówię, kurde, że w Polsce takiej rzeczy nie ma i tak dalej, albo Somalia, nie wiem, też tak może być. I mówię, kurde, zobaczmy, jak to będzie wyglądać w Simsach. I ja tu wam oczywiście pokażę całą przeprawę przez ten proces, że tak powiem, jak to wygląda, ile tu rzeczy fajnych dochodzi, bo naprawdę są spoko przedmioty. Więc tak, zaczniemy tutaj od takich różnych rzeczy. Tutaj mamy akurat jakieś takie siedzisko w kształcie, wiecie, tron, można powiedzieć. Tutaj mamy jedną część ćwiczenia. Za chwilę tu będziemy tłumaczyć. Tu mamy jakąś kolejną rzecz, no i tutaj mamy coś pięknego. Także przeprowadzimy i sobie oczywiście pójdziemy na konkurs. Czekajcie, może zaczniemy sobie od tego. Jak widzicie, tutaj mamy rozciąganie. Możemy się przebrać, możemy zaplanować, outfit zmienić i możemy balet. Tutaj mamy chyba od drugiego poziomu umiejętności. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam, ale z tym modem właśnie dochodzi umiejętność. Patrzcie, jak to uroczo wygląda. Dochodzi właśnie umiejętność tego właśnie konkursu piękności, jak widzicie. Czekajcie, tutaj już mamy. I jest 5 poziomów. No ej, kurde, no patrzcie, jak to uroczo wygląda. Co nie? Teraz chyba balet będziesz ćwiczyć, nie? Pokaż. Wow, kurde. Czekajcie, może zrobimy tak. Patrzcie, jaka skupiona, jaki fokus. Oczywiście to jest trochę bardziej mechaniczne, ale wiecie, samo to. No, tutaj możemy sobie zmienić, możemy się rozgrzać w ogóle, także pokaż, moja droga, oczywiście, jak to wygląda. W ogóle torby, jakie piękne. Czy też będzie coś ala taki stretching chyba? No, też takie coś, no ale ta rzecz tutaj mnie najbardziej mi się podoba. Jak widzicie, tutaj też możemy się rozgrzać, możemy udawać, że przemawiamy, możemy poćwiczyć pozy, możemy się przebrać, możemy tutaj, widzicie, pozycje baletowe pokazać i poćwiczyć rutynę taneczną, także chodź poćwiczyć tą rutynę, chodź poudawać przemówienie i poćwicz pozy, balet i pop, hip-hop i pop, a spróbuj, pokażę wam wszystkie. A co, jak już robię przegląd, to konkretny. Urocze to jest. No, także sobie zrobimy właśnie konkurs. Pokażę wam inne rzeczy, które też doszły, ale tutaj mówię, nie będę wrzucać wszystkiego, bo bez sensu. Urocze to jest, nie? Wiecie, to jest w ogóle świetny mod do jakiejś, wiecie, storyline, gdzie, nie wiem, macie dziwną matkę, która po prostu ma obsesję na punkcie tego, żeby jej córka wygrywała i wiecie, też pieniądze możecie na tym zarobić, także to jest zawsze jakieś tam źródło inne dochodu, a wiecie, o, wow, kurde, ja cię kręcę, przepięknie wygląda, o kurde, ej, ale pozy są wspaniałe. Na maksa mi się podobają. Determined taniec chyba, nie? Pozy taneczna. No ja sobie, wiecie, to nie wygląda jakoś tak nie wygląda to jakoś nie wiadomo jak super, ale wiecie, zawsze mamy coś. Dobra, ja troszkę przyspieszę, bo za chwilę i też podniesiemy umiejętność. Po prostu za pomocą MC Command Center. Czekajcie, gdzie to było? Cheats i informacje z kodu umiejętności, ustaw poziom umiejętności tu i my sobie może weźmiemy, nie wiem, weźmy piąty. Mamy? Tak, mamy piąty, tylko tu widzę, że mi jeszcze nie pokazało. No to mu czekajcie, wyłączę i tą umiejętność. Tak, mamy już piąty. Także gin, ona tutaj chce coś oglądać, ale... No, także tu mamy te pierwsze rzeczy. Poczekaj, tutaj co było? Ty możesz tylko usiąść, a tu... Usiąść, że mi się
Byproops. No, tutaj mamy już inne rzeczy, ale ja je wam za chwilę pokażę, taki mini spoiler. I żeby w ogóle to się odbyło, ten nasz konkurs, no to musimy sobie kliknąć na telefon i zorganizować sobie wydarzenie towarzyskie. O, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Kliknij. Także bardzo mądrze to jest w ogóle zrobione, także nieźle, wiecie, codziennie możecie sobie taki jeden robić, nie? Musimy rozpocząć wydarzenie i tak liczę, że do tej mojej miejscówki będziemy mogli iść. Także tutaj mamy nagrodę za wyzwanie, oczywiście mamy pieniądze, trofea i tak dalej. Host. Nie będzie ona. A nie, czekajcie, hostem to ja chyba mogę być, nie? Casido, Candy i Serena. Ty, moja droga, będziesz kąs. Dobra, tutaj sobie weźmiemy ich gość. Weźmy, a czekajcie, żeby nie pomyliła. Weźmy te dwie na przykład. Okej. Okay. Miejsce. Liczę, że mi się on tutaj wyświetli, tylko kurde, ja go chyba wzięłam, że to z dom. To mi się nie uda. Niedobrze. Jakieś rezydencja to nie. Kurde, myślałam, że pójdzie, bo ja tylko mieszkalny zaznaczyłam, to nie mogę w mieszkalnym. Wow. Bez jakąś może przestrzeń społeczna albo coś. Och, dobra. No tego nie zorganizuję, bo tam nie ma miejsc. Dobra, to ja poprawię i za chwilę wracam. Dobra, teraz już naprawiłam, także już wybrałam to miejsce i proszę nie oceniać, bo to jest tylko wielka bryła, bo chciałam tylko, wiecie, włożyć tam wszystko, co jest potrzebne i już, żeby, wiecie, nie przedłużać i tak dalej. Także zobaczymy, jak to wygląda. Znaczy, ja już wiem trochę, jak to wygląda, ale wy zobaczycie. Mam nadzieję, że w ogóle się ten odcinek wam spodoba. Muszę przyznać, że trochę tęskniłam za tymi przeglądami modów, bo zawsze to jest, wiecie, jakieś urozmaicenie fajne. No, ale ta gra to się będzie ładować wieczność. No, ale naprawdę fajnie to rozkminili z tym wydarzeniem towarzyskim, bo szybko, wiecie, nie musicie czekać jakby, żeby gra sama coś zaplanowała czy coś takiego, tylko wy naprawdę możecie sobie codziennie chodzić na takie konkursy. Okej, mamy tutaj naszych ludków. W ogóle musimy ci ubranie przebrać, tu mamy dzieciaczki inne. I tak, jak widzicie, tutaj mamy te same rzeczy. Tu mamy dla jurorów, jak widzicie, tabliczki. I ta rzecz, której wam nie pokazałam, no to przede wszystkim są trofea. Widzicie, tutaj mamy jakąś koronę, jakieś tam różne takie trofea, tutaj jest jakiś podium, tu jest wygłoszenie przemowy. No i tutaj mamy te rzeczy, na których możemy właśnie występować. Zmień outfit. A matko, czekajcie, ile ich nam. No, także jak widzicie, mam tutaj naprawdę sporo rzeczy. I tak, pokażę wam najpierw, jakie są. Tutaj mamy jakiś zielony. Tutaj mamy jakiś taki paryski, taki szyk, coś takiego. Tutaj mamy coś, ale można powiedzieć, taka arielka morskie. Też fajne, naprawdę sporo opcji do wyboru. Tutaj mamy taki po prostu, no taki dziecinny, taki zabawkowy. Tutaj mamy takie różowo-słodkie po prostu, takie platformy, można powiedzieć. Tutaj takie cyrkowe, tutaj zaś jakieś takie mamy farmerskie, a tutaj mamy takie po prostu zwykłe biedronkowe, które też dla mnie jest prześliczne. Ale dobra, bez przedłużania chodźmy się przygotować. Czekaj, gdzie ty się możesz przygotować? Izabelo, chodź tu, ale czekaj, czy ja nie postawiłam tutaj lustra? Ja tutaj nie postawiam tego lustra. Kurde, czy ja mogę to lustro jeszcze postawić? Wiem, czego tego, co w domu tam było, ja nie postawiam. To wezmę sobie to, położę tu. Raczej im nie będzie, wiecie, przeszkadzać. Ja sobie tylko wezmę zmodyfikowaną zawartość. Pokaż wszystko. I tu. Dobra. Tak, chcę wyjść z tego trybu. Chodź, moja droga. Co ty musisz potańczyć, przygotować, ale tu masz to wszystko chyba zrobić. Czy zaliczy się, jeśli tutaj dasz
ten. Zaplanuj strój. Zaplanujemy ci nowy strój jakiś, bo widzę, że jakiś taki brzydki ci wyszedł. To tam nieważne. Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Liczę, że mam nadzieję, że się jej ten zaliczy, bo tutaj mamy jakby rozmowę, nie? Ale my też musimy w ogóle zobaczyć, jaki jest temat. Chodź, zobaczymy, jaki mamy temat. O, mamy akurat. Farmer. O nie, a ja ją postawiłam na zewnątrz. Kurde. Trochę niefajnie mi wyszło. A tam. Spróbujemy może inaczej. I zmienimy się strój, moja droga. Gdzieś ty jesteś, tu jesteś. Dobra. Choć jakąś ładną kiecuszkę ci musimy dać. Ta mi się bardzo podoba, ale ona nie jest taka... Wow. Czy to musi być taka kiecka, naprawdę. Ale chyba z tą pójdziemy, bo... Nie widzę. Zostawimy tą, bo ta jest ładna. Tylko ci zmienię buciki na niebieskie. No, także szybka zmiana outfitu i lecimy z koksem. Oczywiście wiecie, jak sobie skończymy wcześniej, no to... W sensie, jak zrobimy wszystkie tam rzeczy z tego konkursu, co mamy do zrobienia z tego wydarzenia, no to sobie możemy zakończyć wcześniej i zobaczymy, czy wygrałyśmy, czy nie wygrałyśmy. Liczę, że wygramy. Jak nie, to będzie mi przykro trochę. No, także... mod sam w sobie na przykład mi się bardzo podoba. I wiecie, to nie jest coś, co na przykład ja bym grała codziennie, nie? Ale jak wiecie, ktoś lubi, wejdzie w prawe i później wiecie, na przykład cały czas te pierwsze miejsca, jeszcze nie wiem jakie są stawki, no to nieźle nad tym można tutaj poćwicz pozym. Poćwicz ten taniec, bo jestem ciekawa, czy to tu się zaliczy, czy nie. Pretend. Udawaj, że przemawiasz. O kurde. Performance. Aha, bo my musimy to już tutaj robić. O kurde. Dobra, z racji tego, że można powiedzieć, mamy farmerski, to ja bym i tak wzięła coś takiego. O. Chodź, chodź. A, bo ona nie ma tych rzeczy pewnie przygotowawczych. Teraz to sobie tak myślę, bo ona już ma piąty poziom. A jak nie macie piątego poziomu, to są właśnie takie, żeby poćwiczyć coś takiego, nie? Chodź, pokaż to, jak się robi. Pięknie. Ja zatańcz jeszcze raz. Porozmawiaj. Pokaż pozy. Poza pierwsza. Poza czwarta. Pokaż, że ty jesteś rozciągnięta. Umiesz balet robić i tak dalej. Random. Perform routine. No. O, patrzcie, jak komunikacja leci też ładnie. Można gdzie widzicie, przyjemny z pożytecznym robić. Okej. Okay. Pokaż styl. Tutaj jest dobra. Wow. Ej, ale te pozy są, kurde, niemożliwe niektóre. Przepiękne. Takie urocze po prostu, nie? Jak na dzieciaka. Matku musimy w ogóle dwa razy wystąpić z tym. Też dosyć sporo. Nie no, ending pose jeszcze nie. To jest twoja rutyna? Wow. Czekajcie, ja chcę to wszystko lepiej widzieć. Ej, ja się na nią dopatrzeć nie mogę. Patrzcie, jaka piękna. Wygrasz to. Wierzę w ciebie, wiesz. Naprawdę. Należy ci się. Kurde, tup, tup. Świetnie to idzie. Czy to jest już drugi raz? Nie. Pokaż styl jeszcze raz. Już mamy tu. Ile zostało czasu? Godzina 22. I później końcowa poza. No dawaj, bo już zostało ostatnie.
Już i oczywiście, i zobaczymy, że złotym 9706. O, to czemu ja dostałam mniej? Hello? Już talent with... A czy my dostałyśmy jakąś nagrodę? Aha, to było nagrodą, w sensie... Aha, coś takiego, ta nowy set jakby, dobra. A czy ty coś dostałaś? Nie. A ciekawe, czy będziemy mieć coś w wyposażeniu rodziny. Chyba, że możemy sobie te trofeum po prostu wziąć. Aha, nie możemy. Dobra. Tak, wyjdziemy z tego trybu. Jestem bardzo ciekawa, o. Więc sobie teraz klikniemy. Obejrzyj, nie. No. No troszkę nie fajnie, że nie ma. Jak chcę koronę założyć. Poczekajcie, my zostałyśmy pierwsze miejsce, czy nie było w tym napisane? Dobra, lećmy do domu. I powiem wam, zobaczymy, czy mamy w wyposażeniu rodziny tą nagrodę. Ale patrzcie na to, jaka ładna, wiecie, sumka, nie? Oczywiście, wiecie, jak zaczynacie, to możecie tyle nie dostać. Ale jak wiecie, osiągniecie już ten dobry poziom, że ten dzieciak będzie, wiecie, w domu trenował. Wiecie, piąty poziom to jest jeszcze w miarę tam szybko gdzieś idzie zdobyć, gorzej by było z dziesiątym. Chodźmy do domu. I no, wiecie. I wiecie, i po prostu ten, matko, zgubiłam wątek. No, wiecie, no te 10 tysięcy symbolów sobie tak wyobraźcie. No liczcie, że już te 10 poszło, nie? To macie... Ile pieniędzy? 70 tysięcy simoleonów w ciągu tygodnia. A to toddlersy przeważnie mają te przez 7 dni, jakby są tymi małymi dzieciami, nie? Dziećmi. To patrzcie, jaka piękna suma. Normalnie, kurde. I to nie są cheaty, tak? To nie są cheaty. Dobra, ale sprawdźmy jeszcze to wyposażenie rodzin, bo naprawdę jestem tego na maksa ciekawa. Czy poszło, czy nie poszło. Bo jak nie, no to powiem wam, że troszkę słabo. Bo wiecie, jak idziecie na konkurs, to chcecie coś dostać. Mamy! Patrzcie, patrzcie. O kurde, mamy koronę. Ej, świetnie. Dobra. Patrzcie, ten największy dostałyśmy. Za pierwsze miejsce to jest, nie? Czy to jest za pierwsze miejsce? Umieliśmy w wyposażeniu? Tak, pierwsze miejsce. Okej, tutaj mamy 12,5 tysiąca niby. Tu co to jest? Aha, okej. A tu już są jakieś rzeczy inne. Tabliczka imienna, zbiórka skradziona. Co to ma być? Dobra, nieważne. A czy ja na przykład ci to mogę założyć? Nie no, ty mała. Bo ty jak już będziesz mogła to zrobić? Tak, patrzcie. O kurde. Załóż koronę, no oczywiście. Ej, wygrałaś, to jest dla mnie logiczne. Nie gaworz do siebie, bo z tym chyba już nic nie możesz zrobić, nie? Nie. Z tym też nie, ale naprawdę świetnie to wygląda. Fakt, że tam na większą część dnia byście musieli poświęcić na to wydarzenie, ale... Kurde, załóż to. O, widzę, że jesteś niezadowolona, ale już kończymy. Ma to założone? Wow, ale ona wygląda cute. No wiem, ona jest teraz niezadowolona, ale patrzcie. Przepięknie. No i udało nam się, mam pierwsze miejsce. Także to by było wszystko w tym odcinku. Piszcie mi, co myślicie o tym modzie, czy wykorzystacie, czy nie za bardzo. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia mojego Twittera i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!